panie kierowniku, to są jakieś tłumaczenia do zrobienia. Cześć! Nadszedł czas na kolejny odcinek o tłumaczeniach Simsów. Ten odcinek będzie trochę inny od poprzednich, bo dzisiaj przede wszystkim wyjaśnię, skąd biorą się błędy w tłumaczeniach. Na podstawie starych i nowych przykładów. Jednak najpierw poświęcę minutkę na wytknięcie błędów sobie samej. Okej, poprzedni odcinek nie był doskonały. Po pierwsze, pomyliłam tłumaczenia w The Sims 1. To Old Town jest przetłumaczone na starówkę, więc jest to tłumaczenie doskonałe, a Downtown to do miasta. Idealnie byłoby Downtown nazwać po prostu centrum, ale wielu ludzi jak idzie do centrum, to mówi, że idzie do miasta, więc nie ma tu się do czego przyczepić. Co zresztą wyraźnie zaznaczyłam w poprzednim filmie. Po drugie, jestem strasznym mieszczuchem, więc o roślinach nie wiem dosłownie nic. A okazuje się, że człon Belladonna w Belladonna Cove nie bez powodu został przetłumaczony na pokrzyk. Mnie się to słowo skojarzyło bardziej z poklaskiem, bo jestem głupiutka, ale jest to odniesienie do pewnej rośliny. Co prawda w nazwie Atropa Belladonna to atropa stanowi pokrzyk, a Belladonna to wilcza jagoda, więc to otoczenie powinno być właściwie zatoką wilczej jagody. Ale nadal jest to na tyle ciekawe skojarzenie, że tłumacze dostają ode mnie worek szacunku. No dobrze, przejdźmy do konkretów. Najpierw trzeba wyjaśnić jedną bardzo ważną rzecz. Tłumacze gier najczęściej mają w swojej pracy do dyspozycji same skrypty, po prostu ciągi tekstu, które muszą edytować. Gry jako takiej w ogóle nie widzą i nie mają szansy przetestować, czy na przykład słowo medium ma oznaczać średni, czy może po prostu medium. Warto też zaznaczyć, że praca nad tłumaczeniem gry może być podzielona między tłumaczami. Każdy ma swoją osobną sekcję do tłumaczenia. Odnoszę jednak wrażenie, że zmieniło się to, kiedy wyszło The Sims 4. W najnowszej części gry tłumacze raczej mają jako taki wgląd w grę, co przejawia się w naprawdę małej liczbie błędów. Jednak jest jeden błąd, o którym dostałam jakieś 5 miliardów komentarzy w odniesieniu do sprawy z kotem i piłką w poprzednim odcinku. Chodzi o całe to mylenie kota z psem i na odwrót. Cóż, język polski jest wyjątkowo problematyczny, szczególnie jeśli tłumaczymy z języka angielskiego. A dlaczego? Jedno słowo. Deklinacja. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak frustrujące musi być tłumaczenie prostych komend czy powiadomień tak, żeby nigdy nie wystąpiła w nich taka forma, którą trzeba będzie odmieniać przez przypadki lub osoby. W Simsach zawsze mamy schematy w stylu miejsce o nazwie, sim o imieniu i to też tyczy się zwierzaków. W angielskim skrypcie wszelkie interakcje ze zwierzakami to po prostu nazwa czynności plus imię zwierzęcia. U nas by to nie przeszło, bo to imię przecież należałoby odmienić, dlatego trzeba tam było wstawić dodatkowy człon. A bardzo możliwe, że nawet sam skrypt nie pozwala na rozróżnienie, jaki to dokładnie zwierzak. Podobnie jak z pieprzem w dwójce, tłumacze mieli tutaj 50% szans i znowu nie trafili. Ale można było wstawić zamiast psa lub kota uniwersalne słowo zwierzak i w ten sposób uniknąć wszelkich błędów. A teraz kolejna dziwaczna teoria. Jestem przekonana, że amerykańskich twórców Simsów niespecjalnie obchodzi kwestia tłumaczenia gry na inne języki. Okej, dają rozróżnienie płciowe samych Simów czy zwierząt, bo w wielu językach to ma znaczenie, nawet w samym angielskim zresztą, ale takie rzeczy jak odmiana przez przypadki, przez myśl by im to nie przeszło, żeby te kwestie jakoś ułatwić. Zresztą trudno powiedzieć, czy się w ogóle da. Nie wydaje mi się możliwe stworzenie takiego skryptu, który automatycznie odmieniałby słowa przez przypadki. Bo nawet jeśli wprowadziłoby się do niego cały polski słownik, to nadal pozostaje możliwość graczy do nadawania Simom własnych imion, z której raczej nie chcielibyśmy rezygnować, a odmiana ich przez automat mogłaby się skończyć przekomicznie, jako że wielu graczy lubi nadawać swoim Simom zagraniczne albo w ogóle wymyślone imiona. Myślę, że takie zaprogramowanie tekstów w grze nie miałoby w ogóle racji bytu. A nawet jeśli byłoby możliwe, to byłoby to o wiele za dużo pracy nad czymś, co w gruncie rzeczy wcale nie byłoby potrzebne. Powiedzmy sobie też o problemie, który można często spotkać w dwójce, czyli nadawanie kobietom męskich imion i na odwrót. Klasycznym przykładem jest tutaj opiekunka do dzieci, która nazywa się Sergiusz Desperat. W takich przypadkach bardzo łatwo się domyślić, skąd to się bierze. Po prostu wielu angielskich imion można użyć dla obu płci, na przykład Taylor, Jordan, Cameron, a że tłumacze tych Simów raczej nie widzą i nie wiedzą, jakiej są płci, to muszą zgadywać, więc czasem mogą się zdarzyć takie babolki. Chociaż akurat w przypadku Sergiusza nie do końca to rozumiem, bo jej oryginalne imię to Kalista. Tak samo zresztą jak ogrodniczki o tym samym nazwisku. Imię Kalista brzmi raczej dość kobieco jak na polskie standardy. Czasami w grze występują też słowa, które są na tyle hermetyczne i rzadkie, że można nie do końca dobrze odgadnąć ich znaczenie. A tym bardziej trudne było to w 2004 roku, kiedy jeszcze nie każdą informację można było znaleźć w internecie. Dlatego tutaj przytoczę przykład interakcji w dwójce, którą określono jako przecinanie grzywki. Patrzcie, skubaniec ma niewidzialne nożyczki. Po angielsku jest to noogie,
Słowo nugi jest traktowane poniekąd jako zdrobnienie słowa knuckle, które oznacza kostkę na zgięciu palca. Jeśli robimy komuś nugi, to z kolei znaczy dokładnie to, co widać w grze, czyli takiego czochrańca za pomocą tych właśnie kostek. Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale te interakcje można było spokojnie nazwać jako zrób czochrańca albo po prostu poczochraj, bo do czynności fryzjerskich to jeszcze temu daleko. Błędy, które przed chwilą wymieniłam, można jak najbardziej usprawiedliwić. Nie wszystko da się dokładnie przetłumaczyć, a dodatkowym utrudnieniem jest brak wglądu w grę, żeby wszystko sprawdzić. Jednak są też takie błędy, które biorą się ze zwyczajnych przeoczeń. Tutaj posłużę się głównie klasykami. Pomidor z bakłażan z ogórek to chyba przeoczenie części skryptu, która odpowiada za tworzenie liczby mnogiej. Mówiłam o tym w poprzednim odcinku. Drugim przeoczeniem może być też niedoczytanie słowa, które można zauważyć w błędzie z jaskinią pokrzyku czy simubraniem. No i oczywiście królowa. Ulica Główna. To akurat przeoczenie w postaci zwykłej literówki. Istnieją też bardzo nieliczne błędy, gdzie tłumacze pomylili znaczenie słowa, ale nie dlatego, że jest ono wieloznaczne, tylko no po prostu pomylili. Uwaga, spoiler! W historiach z życia wziętych, w scenariuszu Reni, jednym z ostatnich zadań jest wstawienie mebli dziecięcych do salonu. Jak to do salonu? Oczywiście chodziło o pokój gościnny, czego łatwo się domyślić, ale niestety ten rozdział jest akurat dodatkowo zbugowany w samej grze, więc można się trochę zakręcić, gdzie te meble w końcu mają być. A jest zasadnicza różnica między guest room a living room. Tak jakby utrudnień było mało, tłumacze postanowili dołożyć do pieca jeszcze własną nieuwagę. Ale okej, przetłumaczenie gry musi odbyć się szybko i jest tego materiału naprawdę dużo, więc nawet i to można jakoś usprawiedliwić. Jedyne, czego naprawdę już nie rozumiem, to, że większość błędów nie jest poprawiana. A poprawić je najwyraźniej można, bo na przykład taki cheeseburger został w dwójce zmieniony na makaron z serem po czasie. Ale być może tylko w tym przypadku dało się błąd poprawić. Trudno powiedzieć. W sumie niepoprawianie błędów jeszcze nie jest najgorsze. Jak pewnie wiecie, mnie z tego wszystkiego najbardziej boli niekonsekwencja. Właśnie na przykładzie makaronu z serem można ją przedstawić. Błąd został poprawiony w dwójce, a w trójce znów dokładnie ta sama potrawa została nazwana w szalony sposób, który już wszyscy bardzo dobrze znamy. No i te nazwiska. Te nazwiska! Podsumowując, praca tłumacza gier pewnie nie należy do najłatwiejszych, a zwłaszcza z angielskiego na polski. Wieloznaczność angielskich słów w zestawieniu z polskim odmienianiem dosłownie wszystkiego tworzy mieszankę wybuchową, która prowadzi do czasami przezabawnych błędów. Jednak śmichy chichy się kończą, kiedy nie rozumiesz danego komunikatu albo nagle dowiadujesz się, że ta nowa rodzina, którą grasz, istniała też w poprzedniej grze. No cóż, błędy były, są i będą. To część uroku Simsów. Chyba. I tak nikt oprócz mnie nie zwraca na to uwagi. No, może parę osób. Dobra, wystarczy tego czepialstwa na następne 2 miesiące. Wyłączam się. I teraz uwaga, specjalnie dla was powiem to wyraźnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli chcecie, oczywiście do niczego nie zmuszam. I widzimy się w następnym. Pa!